Przeprowadzę się do Was szybciutkim holem ze Stokrotki i z Lidla, bo pojechałam po szybkie zakupy, miałam dzisiaj w ogóle tego nie nagrywać, ponieważ nie ma tych zakupów bardzo dużo, ale wpadłam do Rossmana, bo brakowało mi jednego produktu, mówiłam Wam w ostatnim filmie, pomału, że skończył mi się płyn do demakijażu i sobie zaleciałam do Rossmana i wybrałam dzisiaj coś takiego. Z Biotanik mamy tutaj dwufazówkę, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Czy to nie będzie szczypać w oczy, bo ja potrzebuję czegoś do oczu. Ogólnie do twarzy mam, ale to, co mam, to się do oczu nie nadaje, więc zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Nie było to na żadnej promocji, 19,99 za małą pojemność, ale zobaczymy, może będzie warte. Szukałam czegoś właśnie dwufazowego, czegoś oleistego. Jak macie coś do polecenia, to dajcie mi znać, bo dwufazówka z Nivea mi pasuje, dwufazówka z Mixa mi pasuje, ale to była jeszcze mniejsza pojemność i kosztowała praktycznie tyle samo. Teraz Nivea w sumie była w dobrej cenie, bo duże opakowanie było po 15,99 i to naprawdę duże, ale ja znowu nie lubię też tych takich 400 ml. I absolutnie nie chodzi mi o żadne Eveline, chodzi mi o tego typu albo mleczka do demakijażu, albo olejki, albo jakieś dwufazówki, nie te duże pojemności, bo jak mi się nie sprawdzi produkt, to mi jest po prostu szkoda i muszę go wyrzucić. Więc dajcie mi znać w komentarzach, jak możecie, czy macie jakieś produkty sprawdzone, bo no ten Siw Rosze ostatnio się coś popsuł. Powiem szczerze, ma problem ze zmyciem tego tuszu z Eveline fioletowego Varieté, o którym Wam ostatnio mówiłam, ten wodoodporny, on jest przegenialny ten tusz, ale no niestety do demakijażu ten olejek sobie kompletnie z nim nie radzi z Yves Rocher, więc czuję, że sporo rzęs też potraciłam przez niego, ten tusz jest dosyć mocny. No i szukałam, na szczęście akurat już była końcówka, więc go zdenkowałam. Zobaczymy, będą testy. Ogólnie na koniec holu zakupowego wstawię Wam Rossmann. Rossmann, co się działo, więc najpierw Wam pokażę Stokrotkę, później Lidla, a na końcu Wam wstawię, jak świątecznie jest już w Rossmanie, jakie są przepiękne kalendarze, ozdoby, jakie są ceny, promocje. I to jest chyba początek tych wszystkich promocji, bo widzę, że one są również w gazetkach. Nie widziałam jedynie tego kalendarza. Kalendarz adwentowy herbatkowy English Tea Shop Organic 49,99 i tutaj mamy takie piramidki pakowane oddzielnie w każdy kartonik, więc bardzo fajnie, bardzo ładnie, ale za to było dużo innych fajnych rzeczy, które zobaczycie po tych zakupach. Zobaczę jeszcze, spróbuję Wam tam dograć swoją kwestię, żeby nie było tylko muzyczki. Zobaczę, jak mi to wyjdzie, jak mi się uda, to dogram, jak nie, no to będzie tylko muzyczka, więc rozpoczynamy haul ze Stokrotki. Więc mamy tak, Jovi Duety o smaku jabłko-gruszka, bo tych smaków praktycznie nigdzie u nas nie ma, są tylko właśnie w Stokrotce, więc wzięłam 3 sztuki. A ten co tutaj robi? Ten nie stąd. I wzięłam jeszcze Miller Misie, są w promocji u nas w Stokrotce, po 2,19 jak się bierze 2 sztuki, więc fajna cena i to zakupiłam. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to jest masło, ponieważ będę troszkę gotowała w tym tygodniu, robiła, więc będę potrzebowała więcej masła, a nie mam żadnych zapasów za bardzo. To masło jest po 2,40, nie, po 4,99, po jakie 2,40 wziąłabym więcej. Mamy tutaj wędlinkę, bekon z Aleksandrii. Jest to wędlina, która chyba najlepiej u nas wchodzi. Już Wam ją wielokrotnie pokazywałam. Wygląda jak polędwiczka. Jest chudziutka i przepyszna. I fajna składowo, bo ma, tu jest chyba prawie 80% zawartości mięsa, 80 gramów na 100 gram produktu. Tu mamy biankę pierś z kurczak, z indyka. Kupiłam również w Stokrotce na wagę pierś z kurczaka, ponieważ za chwilę będę robiła potrawkę z kurczaka. Mamy już godzinę pierwszą, a ja jestem w dupie z obiadem, więc biorę się zaraz szybciutko, a w międzyczasie sobie będę rozpakowywała, ale nagram Wam zakupy, to będę miała kolejny film, no i ten Rossmann, który mnie po prostu zachwycił. Jedną śmietanę bez laktozy, bo się po prostu przyda. Nasz regionalny tutaj chlebek z Europieku i to jest chleb żytni z żurawiną.
Dobra, myślałam, że to jest ten z siemieniem lnianym. I dodatkowo jeszcze zakupiłam, bo mi się pokończyło ostatnio dużo przypraw, a też dużo mi będzie potrzebnych w najbliższym czasie do tych moich właśnie różnych rzeczy. I mamy mielony imbir, przyprawa do mięsa mielonego, ziele angielskie, zioła prowansalskie. Ostatnio chciałam zrobić ziemniaki opiekane i niestety nie miałam żadnych ziół. Jeden cynamon, którego pójdzie mi w tym tygodniu, obstawiam całe opakowanie. I jedna przyprawa do indyka. I to są moje wszystkie zakupy ze stokrotki. Nie wszystkie. Dodatkowo w stokrotce zakupiłam jeszcze chlebek od nas z piekarni i zakupiłam 3 opakowania Fantazji, tej limitowana edycja z białą czekoladą. I to jest coś, co u mnie schodzi bardzo fajnie, ale jest dostępne tylko w jednym sklepie, więc rzadko to kupuję. I to są całe moje zakupy ze stokrotki. I następnie udałam się do Lidla, bo potrzebowałam w Lidlu czegoś i nie pamiętam, powiem szczerze, czego, że musiałam... A, po wodę pojechałam, dobra. Liczyłam na to, że woda w Lidlu jest jeszcze w promocji, na anczowianka i całą zgrzewkę wody wzięłam, ale została w samochodzie. Kupiłam jeszcze taki jowiduet i taki jowiduet, czyli 2 są truskawka kiwi i 1 melon truskawka. Pojechałam dla Azji po te smakołyki i powiem Wam, że po tych smakołykach Azji nic nie jest. Ani nie wypada jej sierść, ani jakoś nadmiernie nie trzepie tymi uszami. Pierdę jak miała, tak ma, ale ogólnie i na te smaczki, wyobraźcie sobie, że jak Azji biega z psem, ze swoim kolegą Lakim i krzyknę Azji do mnie i zaszeleszczę torebką, to we dwoje siedzą przy mnie. Jeden i drugi daje się zapiąć bez najmniejszego problemu i czekają na smaczki. A jak jest więcej psów, bo czasami jeszcze wychodzą 2 inne psy, to wszystkie stoją przede mną. Po prostu jak na zawołanie. Mam wrażenie, że jestem behawiorystą wtedy, bo te psy są jak zaczarowane, jak mnie widzą z tymi smaczkami. Więc jest 1-2 smaczki za posłuchanie się, za pochwalenie i chowam. I Azji wraca przeszczęśliwa do domu, bo dostała smaczka. A ja przeszczęśliwa, bo nie musiałam za nią latać. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam w Lidlu, to są w promocji pomidorki rzymskie. A tak w ogóle, nie wiem czy wiecie, to już mówię dla tych psiowych, to nie są smaczki z mięsa, tylko to są smakołyki z białka owadów. To są bezmięsne, mamy 15% suszone białko owadów, produkt pochodzenia roślinnego, w tym 15% słodki ziemniak, warzywa, w tym 14% groch i marchewka, więc pewnie dlatego są pierdy, oleje i tłuszcze. Więc dosyć fajne rozwiązanie dla psów alergików. Mojej to służy. Z etykietką trafiłam kaszkę jaglaną od Czary Mary. Bardzo mnie to cieszy, bo miałam ją ostatnio zakupić, dlatego że była już u nas z normalną, przekreśloną etykietką minus 50%. I leżała sobie normalnie na półce, a teraz od tej ceny minus 50% przecenili o kolejne 50%, czyli kupiłam to za 75% rabatu. I tutaj już mamy 2,49 kaszka jaglana. Wzięłam 2 opakowania, ponieważ te kaszki są pyszne. Ja już jedną wykończyłam kaszkę. To jest naprawdę świetne rozwiązanie zarówno dla małych dzieci, także Madziu, jak mnie oglądasz, równie dobrze dla Wojtka mogłaś to rozrobić. Jeżeli kupowałaś, bo naprawdę jest dosyć sycące i fajnie trzyma. Co jest dalej? Kulki kolorowe. Te takie. Jadłyście kiedyś te chrupki? Jezu, ja uwielbiam te chrupki. Wiecie co? To jest taki rarytas mojego dzieciństwa. Kiedyś jak jeździliśmy do babci, właśnie do tej, która już nie żyje, do Janowca, i zawsze na targu, jak stawaliśmy w Puławach, to rodzice nam kupowali takie kulki, albo ciocia nam właśnie w Janowcu kupowała takie kulki i my sobie siedzieliśmy przed domem u babci i sobie jedliśmy, albo gdzieś jak był odpust, to się to kupowało. Uwielbiałam, one były też w takich rożkach. Ja uwielbiam po prostu te chrupki, dla mnie to jest taki rarytas dzieciństwa, jak mleczko w tubce, wyciskane, te skondensowane. No jest dużo takich, wiecie, szczypka. Wczoraj chodziliśmy po cmentarzach i powiem Wam szczerze, strasznie mi brakowało stoiska ze szczypkami. My zawsze mieliśmy szczypki, jak były odpusty i zawsze były szczypki, jak chodziliśmy po cmentarzach, po grobach, odwiedzać groby. Więc tego 2 opakowania, złoty 99 paczka.
jeden ser żółty, bo już mi się wykończył, czekam na jakieś promocje. Tu kupiłam coś świątecznego, a mianowicie takie ciasteczka, ale to są ciasteczka o kształcie ciastka. Nie wiem, czy widzicie, tu jest normalnie ciastek. I ja to właśnie mam zamiar zrobić również do muffinek, ewentualnie do ozdobienia na górze jakiegoś ciasta, które zrobię z masą. Mam wiele pomysłów, zobaczymy jak będzie z realizacją, bo już ozdób takich na ciasta, babeczki, chyba dużo będzie muffinek w tym roku, żeby właśnie wykorzystać takie dekoracje, albo będę robiła na każdy dzień inne. Dodatkowo jeden chlebek i trafiło się ślepej kurze ziarno, maski do włosów od babuszki Agafi. I mamy tutaj odbudowującą naturalną maskę do włosów Ochrona i Regeneracja. Bardzo proszę, z etykietką po 11,99. U mnie masek nigdy za wiele, o ile odżywki nie do końca mi z tego pasują, o tyle maski są świetne, tym bardziej, że jak się u nas włosy olejuje, to maski i odżywki schodzą na potęgę szybko. I tu mamy mącznica lekarska i łopian, a druga maska to jest równoważąca, naturalna maska do włosów, gęstość i objętość, leuzea i zioła. Coś takiego, również z etykietką po 11,99. Więc to są moje całe zakupy, a teraz zapraszam Was serdecznie do zobaczenia, co się świątecznego dzieje w Rossmanie. Tam przyszło mi w ogóle jeszcze zamówienie. Zamówienie moje z Prima Zdrowie. I fajnie, faktura, żadna współpraca. Chociaż dostałam od nich karteczkę z podziękowaniem i z kodem rabatowym. Chyba za to, że biorę od nich bezpośrednio ze strony, chociaż dla mnie ten kod jest za mały, bo ja korzystam z kodu 10%, a tu mi dali tylko 5%, no miło z ich strony. I fajnie, że w końcu zrobili opakowania na 30 buteleczek, bo wcześniej cały czas dostawałam na te 15 i tak składowałam, jak kupowałam więcej sztuk, bo nie wiem, czy wiecie, część osób mi napisała, ja już wiedziałam wcześniej, bo już złożyłam zamówienia, też uprzedzałam niektórych, którzy do mnie pisali o kod Matki 3+. Nie Matki 3+, mamy na siłowni, bo to Matka 10 kod jest, mi się pomyliło, więc ten kod działa od tej ceny, nawet jak są przecenione, a było znów minus 100 zł przy zamówieniu 60 buteleczek. I to się bardzo opłaca i też pisałam niektórym dziewczynom, Dorotce chyba pisałam, żeby się wstrzymała przed zakupem, bo na pewno będzie niedługo promocja. Myślałam, że będzie dopiero na Black Friday, a tu minęło zaledwie kilka dni, jak wskoczyła promocja, podlinkowało mi się, bo jestem w newsletterze zapisana, więc udało się kupić to znów w promocji. Kupiłam tylko 60 sztuk, czyli ten minimum, które jest wymagane. Dostałam od groma przeróżnych ulotek, a tutaj was się ktoś z Was się mnie pytał, jeżeli chodzi o tego omułka, to ja Wam tutaj pokażę, a Wy sobie zeskrinujcie, do czego jest ten omułek. Weźcie sobie to po prostu, zatrzymajcie i poczytajcie. Bardzo wartościowa rzecz. Dostałam też jakieś pastylki z probiotykiem, jedna dziennie i stos różnych ulotek. Także zapraszam Was teraz serdecznie do oglądania tego, co jest w Rossmanie. I tu rozpoczynamy od takiego stędu przy wejściu, jak widać już przepiękne krasnale, wszystko już jest w obniżonych cenach i powiem szczerze, bardzo niedrogie. Tutaj mamy takie walizeczki, już gotowe prezenty, walizki z kosmetykami, herbatki Williamsa, kosmetyki, zestawy bardziej makijażowe. Tutaj mamy fajną opaskę z maseczką ho ho ho, Święty Mikołaj już jest, no i oczywiście perfumy Guessa. No i znów makijażówka, ceny bardzo przystępne, ten czajniczek mi się bardzo podobał. No i oczywiście Duka przygotowała przepiękne tutaj kubki, filiżanki. No ja po prostu, zatkało mnie. Obrusy też bardzo ładne, bardzo delikatne wzory. No i oczywiście mamy też bardzo fajną kratkę, jeżeli chodzi o rękawiczki, akcesoria do kuchni, podkładki. Naprawdę wybór jest bardzo duży w Rossmanie. Ta miseczka na mnie zwróciła uwagę bardzo dużą. Przepiękne w ogóle są te talerzyki do zastawy, wszystko. No w tym roku naprawdę Rossman poszalał bardzo ładnie. Mojej Nikoli się właśnie te bałwanki podobały. Mówiła i pingwinki, mówiła, że są przekozackie. Kubków wybór niesamowity. W życiu nie widziałam takiej dużej ilości
kubków, jak właśnie tutaj. Te kubki też mi się bardzo z zaparzaczami podobały. 24 zł, bardzo fajna cena. No naprawdę Rossmann w tym roku wygrywa, jeżeli chodzi o ilość kubków i jak dużo tego. Tu mamy bardzo fajną rzecz, bo jest herbatka, świeca sojowa i miód. Bardzo fajny, 69 zł pomysł na prezent. Ogólnie jest taki cały stand ze świeczkami, Yankee Candle i różne inne zapachy. No i oczywiście dekoracje do jakichś tam wieńców. No i szeroka gama, jeżeli chodzi o kule do kąpieli, przeróżnego rodzaju akcesoria, mydełka, jakieś pianki, piaski i różne inne rzeczy, przeróżne kolorowe, bardzo takie zachęcające do kąpieli. Bardzo mi się podoba również ten szeroki asortyment, jaki tutaj my mamy. Kule można kupić również pojedynczo, jak i w zestawach. Mamy też markę Mokosz, ale najbardziej na mnie zwrócił uwagę właśnie ten kalendarz, bo tutaj są 24 kule do kąpieli, więc codziennie inna kula, fajny kalendarz. W jutowych workach organiczne również rzeczy do kąpieli. Wybór naprawdę bardzo duży. Te donuty również fajnie wyglądały. Także jeżeli nawet dzieci idą gdzieś w tym okresie na jakieś tam urodziny czy inną imprezę, już można spokojnie taki zestaw kąpielowy dzieciakom kupić, takim nastolatkom bardziej. Tu już mamy gotowe prezenty, które można też dostać w różnych innych drogeriach, czyli takie typowe, czy DAF, czy jakąś, nie wiem, Perfektę i tak dalej. Tu mamy Hagi, bardzo fajne komplety w obniżonych cenach. Niektóre rzeczy naprawdę opłaca się kupić, bo w komplecie wychodzą drożej. Tu fajna jest kosmetyczka z DAF, wypchana po brzegi różnymi kosmetykami i na mnie też zwrócił uwagę ten komplet kąpielowy. Bardzo fajnie wyglądał, bardzo elegancko. Myślę, że tutaj też by każda kobieta była zadowolona z takiego czegoś, taki niezobowiązujący komplecik. No i oczywiście mamy też szeroką gamę, jeżeli chodzi o męskie prezenty. No jest tutaj i taupa, mamy oczywiście Gilleta, Remingtona, Bika, bardzo szeroki wybór street, jest straight, a nie street, jest spory tutaj wybór. Te Nivea walizki na górze, co były, bardzo często się powtarzają, no i jakieś perfumy. Tutaj mamy takie bardziej już z jajem rzeczy na prezent, są też skarpetki z gwiazdkami. Ze śnieżynkami mamy też tutaj ciapy już wesołych świąt dla od. Też fajne rozwiązanie, bo już jest prezent taki spersonalizowany. No i tu mamy już dziecięce i kobiece stoisko. Jak widać mamy różne skarpetki, stopki, ciapki. Tu już mamy klapeczki, bardzo ładne. No i piżamy, biała jest damska, a czerwona dziecięca. No i pościele. Pościel po prostu, ta po prawej na mnie zrobiła ogromne wrażenie, przepiękna. No i wstążki, coś w czym musimy ten prezent zapakować, musimy go owinąć, można też z tego zrobić dekoracje do wieńca. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, jak szeroki asortyment. Tu już mamy Pepco, zaszłam jeszcze do Pepco, o czym wcześniej nie wspominałam. 15 zł taka puszeczka, jest niebieska i czerwona. Mi się niebieska o wiele bardziej podoba, ale czerwona to jest taka klasyka gatunku. Tutaj mamy taką misę, ja mam taki talerz, 15 zł, w głębi były też talerze, ale go nie, akurat nie podnosiłam, bo już taki talerz posiadam, fajnie mi się sprawdzał w zeszłym roku. Mamy też taki mały talerzyk z Mikołajem, również cena 15 zł, także bardzo dużo rzeczy jest po 15 zł. I sporo było takich po 30. Tu mamy metalową puszkę, która nadaje się zarówno na ciastka, jak i nawet i do zapakowania prezentów. Puszka później praktyczna, również 15 zł. I taki stos właśnie Mikołaja. Tu są trzy oddzielne pojemniki, które można ze sobą połączyć. Cena również 15 zł. Także w Pepco ja po prostu przepadłam. Dobrze, że tych rzeczy było mało. Tu mamy na serwetki gwiazdki i na serwetki mamy również jelonki, czy tam łosie. No i oczywiście taca. Koców też było bardzo dużo, niewiele poszewek, ale koce były w różnych rozmiarach i przewaga jednak czerwieni. W tym roku widać, że czerwień dominuje w Pepco. Z szarości była tylko ta jedna poszewka na poduszeczkę, wszystkie inne były czerwone, jeden zielony koc i jeden szary, który za chwilę będzie widoczny w rogu, o właśnie ten. Także ja Wam na dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało i że ten głos podkład Wam nie przeszkadzał. Miłego